Cześć, ja nazywam się Ew, ty jesteś na kanale O Zapachu Słońca, a dzisiaj opowiem ci o tym, dlaczego śpię na podłodze od ponad miesiąca i dlaczego nigdy nie zamierzam już przestać. Powiem ci całą historię z tym związaną, jak to się stało, co mi to daje i czego możesz doświadczyć wewnętrznie, duchowo poprzez spanie na podłodze. I zaczynając całą tą historię o tym, jak to się stało, że ja śpię na podłodze, to w tym miejscu warto wspomnieć, że ja już kiedyś spałam na podłodze. Natomiast nie było to jakby moim wyborem, moim jakimś taką chęcią ze mnie. Po prostu tam kilka lat temu mój były partner po prostu chciał spać na tej podłodze, więc okresowo spałam z nim na tej podłodze. Było takie przeplatane, raz tak, raz normalnie, raz na podłodze. Spaliśmy wtedy na takim grubym kocu i jakby nie doświadczałam wtedy nic takiego wow w tym spaniu. I ponownie teraz ta cała historia zaczyna się w momencie, kiedy czytając jakiś post na Facebooku w zamkniętej grupie, o ile się nie mylę, była to jakaś grupa z totalnej biologii, ktoś rzucił grafikę z postawami ciała według Lowena. Każdy z Was może sobie to wygooglować, zobaczyć, o co chodzi z postawami ciała Lowena. Generalnie chodzi o emocje, które są uwięzione w ciele i które definiują to, jaką mamy postawę ciała, ponieważ obecnie praktycznie nikt nie ma zdrowej postawy ciała. Zaczęłam też obserwować masowo ludzi, po prostu jak chodziłam z psem, w sklepach. Wszyscy po prostu są pokrzywieni. Jak weźmiecie sobie tą mapę, tych rozpiskę, tych grafik Lowena, to zobaczycie po prostu, że znajdziecie siebie tam i zobaczycie innych członków w różnych postawach, bo to są różne postawy, są zawieszenia, tak zwane haki. No i ja odnalazłam się w takiej jednej postawie i pomyślałam sobie wow, ponieważ cały w ogóle opis tej postawy no zgadzał się jakby z moją historią, z tym, co ja tam mam u siebie, z tak zwanym cieniem. No i pomyślałam sobie, no nie, no to od teraz w ogóle kontroluję to, jak ja się poruszam, jaką ja mam postawę ciała. I w związku z tym, że jestem osobą, która bardzo dużo chodzi z psem, bardzo dużo spaceruje, to zaczęłam wychodzić z moim psem na takie długie jakby sesje oddechowe do lasu, czyli na przykład, że przez godzinę bez muzyki w cichym lesie szłam sobie i bardzo powoli oddychałam z idealną, nienaganną postawą ciała, czyli otwierałam klatkę piersiową, totalny wyprost, wiecie, jakby, no teraz nie nagrywam, więc siedzę, ale biodra, no wszystko po prostu i w takiej postawie ja sobie szłam i oddychałam. I ja w tej postawie ciała, mimo że ona była jakby wymuszona przeze mnie, bo ciało miałam zastygnięte do zupełnie innej formy, czułam się, mogłam to powiedzieć tak, jak u siebie, nie? Czyli, że to była moja postawa ciała. Bardzo trudno było ją trzymać, co mi też pokazywało, jak ja w ogóle jestem zdeformowana, jak zresztą wszyscy z nas praktycznie. I od tamtej pory, od tych spacerów, ja już w ogóle zaczęłam ciągle tak chodzić. Jakby weszło mi tak w głowę, że nie pilnowałam tego, tylko była taka samokontrola, że pilnowałam tej postawy ciała i chodziłam bardzo prosto, głowa odchylona, po prostu jakbym miała deskę, nie? Jakby za głową, tutaj do krzyża, jakbym miała deskę przyklejoną i chodziłam tak po prostu. Za tym też idzie kolejna fajna rzecz, czyli poruszanie się w ciele zgodnie z własnym wyrażaniem siebie, czyli że nasze ciało oddaje naszą ekstatyczność, ja tak to czuję. Znaczy, ja przeżywam w życiu, dla mnie życie jest swego rodzaju ekstazą, więc to ciało, które jest zastygnięte w tej starej formie, ono jakby uczy się pływać w tej nowej formie.
nie tylko chodzi mi o ten wyprost, ale chodzi mi o całe takie po prostu flow ciała. Następną rzeczą, jaką zrobiłam, było pójście na masaż, gdzie miałam masowaną tutaj całą klatkę piersiową, cały tutaj kark i aż do podstawy czaszki tutaj za uszy. To jest wszystko to, co tu właśnie trzyma napięcia w ramionach. I to był taki naprawdę mocny masaż. Ja do tej masażystki chodzę od 6 lat, gdzie po prostu tu, jak mi pierwszy raz w życiu wjechała, bo zawsze tylko na plecy chodziłam, bo uwielbiam masaż pleców, jest po prostu rozkoszny dla mnie. Jak mi tu za uszami wszystko zaczęło odblokowywać, szczękę, to ja po prostu się czułam jak z gumy, jak taki, wiecie, taki gumowy chłopek, który sobie wiruje. No i jakby czułam, że to jest taki już komplet, nie? Czyli, że chodzę wyprostowana, trzymam tą postawę, która zresztą powodowała u mnie zakwasy, no bo to ciało było w tej starej formie i to po prostu było, wiecie, co dostosowanie się tego nowego bolało. I to jest tak jak jest w życiu, tak? Jak przechodzimy intensywny detoks, posty sokowe, głodówki, to tam się pojawia ból. Ponieważ takie są prawa, nie wiem, przyrody, prawa tego życia, że wypieranie starego boli, żeby mogło przyjść to nowe, tak? Czyli każdego rodzaju ból czy dyskomfort także się pojawia na głodówkach, na postach, na sokach. Nawet w życiu, w tych najcięższych sytuacjach nieraz potrzebny jest ten ból, aby była transformacja do tego, co nie boli. Tak więc, no, był wszystko już jakby ten cały, czułam, że ten proces jest kompletny i znaczy inaczej, czułam, że to już jest dobra droga, ale że ten proces nie jest kompletny i wtedy właśnie poczułam, że Boże, spanie na materacu jest po prostu straszne, jest no przemocowe względem siebie. I tak jak pewnego dnia odkryłam, że używanie budzika jest na przykład aktem przemocy wobec samego siebie, tak wpadło mi teraz do głowy, wow, spanie na łóżku jest aktem przemocy przecież wobec siebie, ponieważ no jakby materac ugina się pod naszym ciężarem, najciężsi jesteśmy od brzucha do pupy, więc nasz kręgosłup robi się takim jojem po prostu. I naprawdę jakby może są ludzie, którzy będą się tłumaczyć zdrowymi materacami, czymkolwiek. Nie. Jakby ja tego nie łykam i ja widzę, co się dzieje, kiedy śpi się po prostu na glebie. I stanęłam sobie tak przy ścianie, także cała byłam na płasko do ściany, wiecie, oprócz oczywiście dolnej części kręgosłupa, no, którym się nie da, bo ona jest wygięta. I jakby zobaczyłam, jak moje ciało jest otwarte, nie? Kiedy ja jestem cała przy ścianie, że nawet te łopatki, tak? Dodatkowo śpiąc, na nas działa jeszcze grawitacja, więc tutaj nas zgniata jakby od przodu, więc my jesteśmy otwarci, prości i wydłużeni na maksa po prostu. No i od razu, to u mnie to jest jakby zawsze strzał. Mam wielki dom, sypialnię z balkonem. Nie, w ogóle idziemy stamtąd, biorę kozę do salonu, rozkładam go na panelach i od tamtego dnia po prostu zaczynam spać na podłodze. Noc pierwsza jest dziwna, ale pozytywnie dziwna. Natomiast doświadczam takiego bólu w okolicach miednicy, czyli że na przykład jak leżałam i chciałam unieść pupę, to po prostu strasznie mnie bolało. Czyli tam to wszystko, tutaj te okolice krzyża, to było po prostu, wiecie, zastygnięte, totalnie zamrożone. Natomiast po kilku takich nocach po prostu ten koc mi się na panelach strasznie ślizgał i ja ostatecznie w nocy się budziłam i byłam na panelach zimnych. No, zaczęłam spać na taką wczesną wiosnę, więc w domu mam chłodno, więc było mi po prostu strasznie zimno. Tak więc przeniosłam ten koc i dałam na dywan w salonie. I tak śpię do dzisiaj, czyli jest to dywan i jest to koc. Natomiast jest to dla mnie jeszcze za miękko i najlepszym według mnie rozwiązaniem jest mata, ale nie taka jak do jogi, bo ona jest za wąska według mnie, tylko coś takiego na kształt mata, żeby to było po prostu szerokie. I na samych panelach, na kafelkach, na czymkolwiek, ten dywan to jest jeszcze nie to.
Oczywiście tu chyba nie trzeba dodawać, że absolutnie śpię bez żadnej poduszki, bez jakiegoś jaśka. Po prostu na kocu, na glebie, bez niczego. I jeszcze ja tak śpię jak taki nieboszczyk w trumnie, czyli po prostu zawsze tak zasypiam na wprost. Leżę na plecach, wyprostowana. Oczywiście w nocy się tam poprzekręcam, wiadomo, mam poduszkę jakby obok siebie, ponieważ jak na przykład w nocy się przekręcam na bok, no to sobie ją tak daję. Ale jak idę sobie na plecy, no to już śpię na tych prostych plecach. Tak jestem jakby wyuczona. No i najciekawszą rzeczą w tym wszystkim chyba było to, że po takich, nie wiem, 3, 4, 5 nocach, jak chodziłam już z tym psem, to już nie prostowałam pleców na siłę, czyli nie wychodziłam ze starej skorupy, żeby być w tej nowej, tylko automatycznie ja chodziłam tak prosta, jak normalnie z tą deską, tylko że to już było bezwysiłkowo. Czyli spanie na podłodze, bo zmieniłem te 6, 7, 8 godzin dziennie, sprawiło, że automatycznie weszłam w tą formę. Naturalnie, przez sen, bez, wiecie, spinania mięśni, żeby to osiągnąć, czyli znowu bezwysiłkowo. Nie wiem, zapewne takim, bo wiecie, na co dzień, gdybym chodziła wyprostowana, i tak bym spała i ten kręgosłup by się po prostu wykrzywiał, to jakby to by szło na marne. A teraz jest tak, że z każdej nocy moja postawa się koryguje i ta stara skorupa odpada, żeby zbudować tą nową skorupę, zbudowaną na tym prostej postawie. Prosta postawa. No to jest zupełnie już też coś innego. To jest takie, to jest pewność siebie, to jest siła, no bo jakby to jest kolejny krok do wyrażania siebie prawdziwego, a co za tym idzie, jakby to powiedzieć, no po prostu jesteś bliżej rdzenia, tak? Bliżej korzenia. Więc znowu jesteś bardziej autentyczny. Przynajmniej ja tego tak doświadczam. Także no jest to według mnie taka pewność siebie, siła, moc, takie zakorzenienie, utwierdzenie. No bardzo, bardzo coś niesamowitego. Czuję w ogóle, że osoby z taką wyczerpaną czakrą podstawy, czyli osoby, które nie ogarniają totalnie, nie wiem, finansów, pracy, takich rzeczy podstawowych, bytowych, żeby sobie zapewnić, uważam, że powinny spać na ziemi, bo to zajebiście uziemia. No, ale co jeszcze było ciekawe, to że sen, w ogóle jakość snu, to jest od pierwszej nocy zauważalne dla mnie. To jest po prostu, no, nie do porównania. Sen się skrócił o gdzieś godzinę do dwóch, śpię mniej. Naprawdę. Samo przeniesienie się na podłogę i już sprawia, że ten sen jest po prostu o tyle krótszy. Następną rzeczą jest to, że zaczęłam być wkurwiona. Co może się Wam wydaje, że nie jest dobre, ale to jest bardzo dobre, ponieważ z tej starej postawy, z tych starych schematów, to co mówi Lowen, postawy ciała Lowena, że z tych uwięzionych emocji w ciele, one zaczęły się uwalniać. Oczywiście nie tylko przez spanie na podłodze, u mnie to jest szereg jakichś tam procesów, oddychanie, masaże i też to, że ja rozumiem, co się we mnie dzieje i skąd to się we mnie dzieje. Ważne jest to, że w każdym z nas to się dzieje, tylko większość z nas nie jest w ogóle tego świadomych. Więc jak to się zaczęło wyłamywać, to znowu, tak jak w detoksie, tak? Uwalnianie starego szamba, czy to mentalnego, czy fizycznego, tego w ciele, które jest na postach, na detoksach, po prostu najczęściej boli, wywołuje jakiś dyskomfort, tak więc ja generalnie chodzę podkurwiona od dłuższego czasu, widzę to w sobie, dużo rzeczy mnie szybciej irytuje i jest naprawdę namacalne. Od kiedy zaczęłam spać na podłodze, to zaczęło się dziać. Natomiast wiem, że to po prostu przejdzie, wiem, że to jest potrzebne i ja się wcale nie blokuję, żeby nie być wkurwiona, bo oczywiście no, już rozumiem, że jestem, jaka jestem i na ten moment tak, potrzebuję się wyrażać, bo życie dąży do harmonii, świat dąży do harmonii i świat wyraża się przeze mnie, tak więc ja poprzez wszystko, co robię, dążę do balansu, nawet to, że teraz będę chodzić podkurwiona, czy tam zła. Oczywiście okresowo to jest tak, że chodzę cały dzień, wiecie,
To jest takie subtelne bardzo, nie? I myślę, że dużo osób w ogóle nie jest w stanie na przykład zauważyć tego, że mam teraz okres, że jestem bardziej nerwowy. No i ja jakby widzę takie rzeczy i znam siebie i czuję siebie. No, więc ja wiem, że nawet to, że teraz się wkurwiam, to jest dążenie do równowagi, bo ja po prostu wracam do mojego balansu, którego utraciłam, a najpewniej którego nigdy nie miałam, bo każdy z nas jest od dziecka głęboko skrzywdzony tresurą społeczną, wszelaką edukacją, brakiem bliskości, brakiem miłości, izolowaniem i tym podobnymi. Czyli jest to znowu niesamowite, że świat leczy mnie, kiedy ja jestem na to gotowa. No i takim dodatkiem jeszcze jest to, że dzisiaj, kiedy nagrywam ten film, to wczoraj zakończyłam 7-dniowy post na wodzie, podczas którego postu spałam właśnie na podłodze, na twardym, na plecach. I jest to znowu jeszcze bardziej dzikie, jeszcze bardziej pierwotne. Dało mi to super doświadczenie, także bardzo, bardzo polecam. I podsumowując ten mój film, bardzo Wam wszystkim polecam. Bardzo też proszę o niepisanie, jakieś komentarze, że są zdrowe materace, bla, 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 bla. Może są dla Was. Dla mnie jest gleba zdrowa, naturalna. Czy ja całe życie zamierzam spać na podłodze? Tak, ale nie wykluczam tego, że nie wiem, gdzieś pojadę do jakiegoś hotelu, nie wiem, gdziekolwiek, że nie będę na tym łóżku spała. Być może raz za czas, nie wiem, zachcę mieć takiego komfortu, jakby otulenia i będę chciała spać w tym łóżku. To jest okej, tak samo jak czasami nastawiam budzik, który jakby no, jest jakimś tam aktem przemocy wobec zaburzania rytmu naturalnego człowieka, ale czasami jest to jakby... Jest to potrzebne, robię to z własnej woli, nigdy nie jestem do tego zmuszona. Tak samo teraz, jeżeli jedną czy dwie noce będę musiała albo będę chciała przespać na łóżku, to nie ma żadnego problemu. Natomiast na dzień dzisiejszy uważam, że do końca życia będę spała już na podłodze. Jest to fantastyczne, niesamowite doświadczenie przybliżające do rdzenia, do korzenia, do siebie, pomagające uwolnić ciało z napięć, przywrócić naturalną postawę, tym samym naturalniej siebie wyrażać. Zapomniałam Wam jeszcze dodać, że ten ból miednicy, który miałam, jak zaczynałam spać na podłodze, minął gdzieś po tygodniu, już w ogóle go nie ma. I żebyście nie myśleli, że to zawsze na przykład tak będzie boleć, bo każdego będą inne rzeczy boleć po spaniu na podłodze, w zależności co, gdzie ma ponapinane. No, ale podsumowując, szalenie piękny proces. Jestem bardzo, bardzo wdzięczna, że go odkryłam i bardzo, bardzo Was zachęcam do doświadczenia spania na glebie, na podłodze, na twardym, bez poduszki, z otwarciem swojej klatki piersiowej, czyli swojego serducha.